Pan Tadeusz Święchowicz, siedzący po mojej prawej stronie. Ale mamy też gości bardzo znamienitych. Dziennikarka Joasia Lichocka i dziennikarz Piotr Śmiłowicz. Mam nadzieję, znaczy no są osobami na tyle znanymi, że myślę, że nie muszę przedstawiać. Ten fragment, właściwie ten trailer, ten taka no, reklamówka filmu, którą zaczęliśmy, to jest właśnie reklamówka filmu, którą Joasia Lichocka nakręciła z obecną tutaj panią Marią, siedzącą tam, panią Marią Jurewską. To są autorki filmu Mgła, o którym pewnie też dzisiaj powiemy parę słów. I no właśnie, jak się przed chwilą dowiedziałem, nie tylko będzie druga, ale i trzecia część Mgły, także będziemy mieli co oglądać. Zaczynamy, proszę Państwa. Chciałbym zacząć oczywiście od pytania do autora, bo to jest dosyć szczególna sytuacja. Pan Tadeusz jest osobą, którą z dziennikarstwem jakiś czas temu się rozstał. I był poważnym, że tak powiem, menadżerem w poważnej firmie do niedawna. I po 10 kwietnia zeszłego roku pracę tę swoją menadżerską porzucił, zajmując się no, prawie wyłącznie Smoleńskim. Panie Tadeuszu, dwa słowa o sobie, bo gdyby Pan mógł opowiedzieć, o co chodzi, dlaczego, no powiedziałbym, szacowny menadżer, ojciec rodziny, rzuca nagle, że tak powiem, wszystko, czym się zajmował do tego momentu i co się stało, no wiemy, co się stało, ale jak to na Pana życiu zaważyło, że Pan się zajął Smoleńskiem aż tak głęboko. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście ja przez jakieś 10 lat nie byłem czynnym dziennikarzem. Pracowałem kiedyś od lat 80. Do 2000 roku pracowałem w kilku mediach, między innymi w telewizjach publicznej i w prywatnej. Natomiast w pewnym momencie poczułem, że bycie dziennikarzem, czyli robienie takiej sieczki codziennie czego innego i codziennie inne zupełnie zagadnienia, inne osoby i tak dalej, to jednak uniemożliwia człowiekowi zrozumienie rzeczywistości. Chciałem zobaczyć, jak wygląda biznes od drugiej strony. Rzeczywiście trochę pracowałem w kilku firmach, trochę zrozumiałem to lepiej. Natomiast nie ukrywam, że tak dla mnie, jak i dla pewnie bardzo wielu z Państwa, 10 kwietnia był takim wstrząsem. Samo wydarzenie, ono myślę, że głęboko wyryje się, że tak powiem, w naszej historii, zastoczy 500 lat. Nasze prawnuki również będą się uczyły o 10 kwietnia i tym, co się wówczas stało. Natomiast dla mnie najbardziej wstrząsające i zastanawiające było to, co się działo po tej katastrofie. To znaczy, z jednej strony otrzymaliśmy zalew, ogromny zalew informacji na temat tej katastrofy, a z drugiej strony nasza wiedza na jej temat była wyjątkowo ułomna. To znaczy, z jednej strony otrzymywaliśmy ogromne ilości wątpliwych informacji, z drugiej strony otrzymywaliśmy informacje całkiem fałszywe. Tak naprawdę obraz, który został ukształtowany w świadomości Polski i świata, całego świata zwłaszcza, jest kompletnie fałszywy. To znaczy to, co przekazano ludziom w momencie największego zainteresowania tym tematem, czyli w ciągu tych pierwszych 2-3 dni, kiedy cały świat przeżywał razem z nami tę tragedię, to jest obraz całkowicie fałszywy. Co więcej, że ten proces nie zakończył się wraz z katastrofą, wraz z tą traumą powypadkową, że mimo tego, że minęły dni, tygodnie, miesiące, on cały czas trwa. To znaczy
cały czas w tej sprawie otrzymujemy ogromną ilość informacji, które są zupełnie fałszywe, zupełnie nie mają żadnego pokrycia w faktach. Są według anonimowych źródeł, które potem w ogóle nie okazuje się, że one nie istnieją tak naprawdę. I o ile można zrozumieć ten pierwszy moment, kiedy przez pierwszy tydzień czy pierwszy miesiąc jesteśmy zalewani taką dezinformacją, o tyle dlaczego ten proces trwa, to trwa już 11 miesięcy i my cały czas dostajemy kolejne partie fałszywych albo wykreowanych kompletnie informacji. To jest proces zupełnie niespotykany. I co więcej, w tym procesie uczestniczą jak najbardziej, że tak powiem, renomowane instytucje, uczestniczą największe media w tym kraju, uczestniczą politycy, uczestniczą generałowie, uczestniczą osoby jak najbardziej wiarygodne. One rozpowszechniają bardzo często informacje zupełnie nieprawdziwe. Nie mogę zrozumieć tego procesu, dlaczego akurat w tej sprawie dokonuje się takie dziwne zjawisko. I postanowiłem, żeby pod tą ogromną powodzią fałszywych albo niesprawdzonych informacji dokopać się do pewnej prawdy, do pewnych faktów, do niekwestionowanych informacji dotyczących zarówno przebiegu samego wydarzenia, jak i okoliczności. Dlatego, że jedną z podstawowych dezinformacji, jaka jest cały czas kreowana i wpajana nam, to to, że 10 kwietnia nastąpił wypadek komunikacyjny. To problem w tym, że nie mówią tego zwykli ludzie, ale mówią tego to autorytety, mówią to ludzie władzy, mówią to instytucje. I jakby w ten sposób jest traktowane to, co się stało 10 kwietnia. To jest pierwszy fałsz, moim zdaniem, który stał się w ogóle podstawą i jakąś przesłanką do tego, żeby tymi zagadnieniami się zająć. To znaczy 10 kwietnia według mnie nastąpiło bardzo dramatyczne wydarzenie międzynarodowe o globalnych skutkach, o reperkusjach, które będziemy odczuwać przez wiele, wiele lat, być może przez pokolenia wręcz. I to wydarzenie międzynarodowe jakby zostało w sposób sztuczny sprowadzone do rangi wypadku, co jest moim zdaniem zupełnie sprzeczne z podstawowymi, oczywistymi faktami w tej sprawie. I ta książka próbuje dotrzeć do tego jądra, do tej prawdy na temat zarówno przebiegu, jak i okoliczności i reperkusji, jakie są związane z tym wypadkiem. I nie jest jakby dyskusyjne same fakty, które w tej książce w jakiś sposób są przedstawione, bo te fakty są potwierdzone wieloźródłowo. To znaczy obraz, który tutaj jest między innymi otworzony, na przykład, jest weryfikowany przez dwa źródła, na przykład polski i rosyjski. To znaczy nie ma różnicy rekonstrukcji wydarzeń między, tak naprawdę między polską komisją a rosyjskim makiem. Problem się zaczyna w interpretacji. A poza tym ta rekonstrukcja wydarzeń jest najbardziej wstrząsająca, bo ona jest zupełnie sprzeczna z tym obrazem, które w mediach słyszymy na ten temat. Taki najbardziej fundamentalny przykład tej rozbieżności między rzeczywistością a obrazem, który my na temat tej katastrofy mamy, to jest kwestia lądowania. To znaczy nam się wpaja od 10 miesięcy i powtarza się to miliony razy, że ten samolot lądował. Mówi się, że ten samolot w ogóle nie powinien lądować. I słyszymy to setki, tysiące razy powtarzane we wszystkich mediach, we wszystkich gazetach, we wszystkich stacjach radiowych, telewizyjnych, w internecie. Setki, tysięcy tego typu wpisów można znaleźć o tym, że ten samolot nie powinien lądować. On w ogóle nie lądował. I nie ma różnicy tutaj między Polską a Rosją, bo w raporcie MAP-u jest tak samo stwierdzone, że ten samolot nie lądował. Katastrofa nastąpiła na odejściu. Ten samolot spadł. Różnica między lądowaniem a upadkiem jest fundamentalna. Po prostu lądowanie zakłada, że to była intencjonalna wina, jakby intencjonalny błąd, czyli wina pilotów, czyli ludzi, czyli Polaków. A upadek oznacza, że tak naprawdę nastąpiły jakieś nieoczekiwane wydarzenia, które spowodowały być może techniczne, być może organizacyjne, być może błąd pilota. Nie rozstrzygając zupełnie przyczyny, jedno jest oczywiste, że upadek musi być spowodowany przez ludzi. Może być też spowodowany przez sprzęt, albo może być spowodowany przez organizację. I jakby fałsz, który jest budowany i konstruowany od 10 kwietnia wokół tej katastrofy, jest wstrząsający. Znaczy nie ma innego wydarzenia, moim zdaniem, we współczesnej historii w ogóle, nie wiem, czy w historii było takie wydarzenie, na którego temat powiedziano by tyle nieprawdziwych informacji. Kilka jakby przykładów takich fałszywych informacji w tej książce się znajduje, ale Państwo codziennie dostajecie, słyszycie, obserwujecie kolejną porcję tego typu fałszywych informacji. Co więcej, nie tylko, że te informacje są fałszywe, ale niektóre są w ogóle wykreowane.
media kreują zupełnie sztuczne informacje dotyczące katastrofy smoleńskiej, potem te wykreowane informacje stają się faktami oczywistymi i zaczynamy nimi operować, myśląc, że tak rzeczywiście jest, bo jak 100 razy ktoś słyszał to w radiu, telewizji i prasie, to już myśli, że tak jest. To, co na przykład dzisiaj się odbywa, czyli słynna awantura na Okęciu między generałem Błasikiem a kapitanem Protasiukiem, to jest kompletnie sztuczny, wykreowany problem, który faktycznie nie ma żadnego pokrycia w żadnych faktach. Nie ma tutaj żadnych źródeł tak naprawdę. Nie wiadomo w ogóle, czego dotyczyła ta dyskusja. A już abstrahując od tego, że obie strony tej dyskusji nie miały pojęcia o temacie, którym się przypisuje, czyli o mgle w Smoleńsku. Państwo, ja będę trochę przerywał, bo już poznałem na tyle pana Tadeusza, że jak panu Tadeuszowi się nie przerwie, pan Tadeusz może na temat Smoleńska mówić 24 minimum. Więc zanim przejdziemy do tego, co zaczął pan mówić, właściwie do meritum pana książki, myślę, że państwa by interesowało, no okej, jest pan dziennikarzem, czy był pan dziennikarzem, w tej chwili pan wrócił do swojej pasji. Jak pan pracował nad tą książką? Co, no bo nagle wszyscy stanęliśmy wobec tej tragedii. Co pan, jak pan pracował? Czy pan zdobywał tylko ogólnie dostępne informacje? Czy kontaktował się pan osobiście z ludźmi, którzy no, jakoś mieli kontakt z tą katastrofą? Jaką pan miał technikę? Bo to myślę, że dla państwa ważne, co ta książka może wnieść nowego, tak? Poza tym, co wiedzą z mediów. Czy to tylko porządkuje, czy wnosi nowe informacje? To znaczy, ja oczywiście kontaktowałem się z osobami, bo wbrew temu, co się czasami mówi, w Polsce jest mnóstwo ekspertów od spraw, które ta książka dotyczy, czyli krótko mówiąc, od katastrof lotniczych i od okoliczności międzynarodowych, geopolitycznych. I rozmawiałem z tymi ludźmi, z różnymi. Większość z nich nie chciała w ogóle w żaden sposób się upubliczniać. I to jest dla mnie fenomen. Dlaczego największe autorytety polskie zajmujące się katastrofami w momencie, kiedy do takiej katastrofy jak ta dochodzi, czyli historycznie nagle przestają mówić albo nie chcą w ogóle, żeby je w tą sprawę mieszano. Ale to jest jedna sprawa. Tak naprawdę opinie nawet największych autorytetów nie są do końca rozstrzygające, bo autorytety też się mogą mylić. A my główny problem, jaki mamy w tym temacie, to jest nadmiar informacji. To się zupełnie odwróciło w stosunku do historii. Zazwyczaj przy wszystkich wydarzeniach ważnych to był problem w dostępie do źródeł, do informacji itd. W tym przypadku ilość informacji jest po prostu powalająca. Nikt nie jest w stanie objąć informacji, które na ten temat się ukazują. Bo to nie tylko są informacje drukowane, nie tylko informacje w krótkich mediach, czyli w dziennikach telewizyjnych czy radiowych na 3 minuty. To są na przykład relacje z różnych wydarzeń. To są na przykład stenogramy czy posiedzenia sejmowe, które trwają 2, 3, 5 godzin czasami, dotyczą tylko tego Smoleńska. Gdyby ktoś chciał dzisiaj objąć ten materiał, który dotyczy tylko i wyłącznie katastrofy smoleńskiej, to musiałby wyłącznie, praktycznie jest to niemożliwe jakby fizycznie, żeby ten materiał, ale musiałby się wyłącznie na tym skoncentrować, ponieważ w Polsce kilka osób się zajmuje tym wyłącznie, to wszyscy pozostali muszą korzystać z pośrednich źródeł, czyli z tych ludzi, którzy to opracowywują i potem przedstawiają. I tu jest główny problem, że w tej sprawie po raz pierwszy nastąpiło odwrócenie autorytetu. To znaczy, o ile przed katastrofą smoleńską myśmy wiedzieli na przykład, jakie źródła są wiarygodne, kto jest autorytetem, mogliśmy powiedzieć, że ten, a ten tytuł jest na pewno wiarygodny, on mówi prawdę. Oto w tym przypadku nastąpiło kompletne odwrócenie tej hierarchii. To znaczy jest taka sytuacja, że ja widziałem na pierwszej stronie najpoczytniejszego dziennika w Polsce informacje na temat Smoleńska, kilkudziesięciozdaniową, w której nie było ani jednego zdania prawdziwego. Były tam wyłącznie merytoryczne błędy. Cały artykuł składający się z merytorycznych błędów w najbardziej poczytnym piśmie w Polsce. Z drugiej strony, najbardziej szczegółowe czasami, nieprawdopodobnie profesjonalne informacje na ten temat znajdują się w dokładnie przeciwnym jakby źródle, czyli na przykład w internecie, w blogach zupełnie czasami mało znanych znajdują się wypowiedzi ekspertów, czy ludzi, którzy są absolutnie kompetentni i wiedzą o rzeczach, o których nie wie nawet komisja badająca sprawę smoleńską. W związku z tym, tak
naprawdę źródło takie jak internet i jakaś prywatnie wypowiedziana opinia na jakimś zupełnie marginalnym blogu czasami wnosi do tej sprawy więcej i ona jest bardziej wartościowa niż największe, najbardziej poważane publikatory, jakby prasa, nie mówiąc o telewizji. W telewizji słyszałem sam na własne uszy setki osób, które mówiły kompletne bzdury. Jeżeli wystarczy zrobić dyskusję między politykami, nawet ostatnio, dwa dni temu słyszałem rozmowę wybitnych polityków, rzuca się im temat i ci politycy oczywiście od razu to otwierają, każdy z nich się wypowiada i każdy opowiada bzdury. Bo nikt oczywiście nie ma pojęcia o tym temacie, o którym mówi. Nie są w stanie śledzić tego na bieżąco, bo musieliby się skoncentrować wyłącznie na tym. Jest to taki ogrom informacji z bardzo różnych źródeł i jest kwestia, w jaki sposób stworzyć tą nową hierarchię wartości dla tych źródeł. Jest to szalenie trudne. Najbardziej wartościowe informacje w Polsce na temat katastrofy smoleńskiej ukazują się w mediach czy źródłach, które były do tej pory najmniej cenione i które zresztą są niewiarygodne poza tym, ale tam się ukazują bardzo często najbardziej wartościowe informacje. Moim zdaniem jedyny sposób, żeby w tym wszystkim się odnaleźć i jakby zrozumieć, co się stało, to jest kierować się zdrowym rozsądkiem i rozumem. Znaczy, bardzo wiele można osiągnąć, jak się nie wierzy, krótko mówiąc, temu, co mówi autorytet w telewizji, co czyta się u wybitnego dziennikarza w jakimś tytule, tylko jak się samemu zastanowi nad pewnymi fundamentalnymi faktami. Wtedy te odkrycia, które każdy z nas może dokonać nawet we własnej głowie myśląc, okazują się absolutnie szokujące, bardzo często. I to jest w tej całej sprawie najbardziej niepokojące, że odeszliśmy jako społeczeństwo dyskutujące, jako system medialny, jako grupy, jako elita, prawda, kraju. Bo jeżeli czytamy, jeżeli dyskutujemy i tak dalej, to jesteśmy elitą, prawda, w jakimś tam stopniu przynajmniej. Ale odeszliśmy od zdrowego rozsądku. Zaczynamy się kierować emocjami, a nie rozumem. Gdybyśmy zaczęli większą wagę przykładać do rozumu, myślę, że bardzo wiele spraw stałoby się dla nas jasnych. Bo główne, najbardziej szokujące odkrycia w tej sprawie dotyczą absolutnych fundamentów. Dyskusja trwa i jakby konsekwencje polityczne nie dotyczą szczegółów, które są niesamowicie sensacyjne w tej sprawie, ale nie dotyczy tak naprawdę główny problem szczegółów, dotyczy fundamentów. Chodzi o to, że do dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, bo przynajmniej niektórzy udają, że nie wiedzą, jaki to był samolot. Czy to był samolot cywilny, czy wojskowy. I to się przenosi na płaszczyznę polityczną, międzynarodową, globalną. My cały czas, przynajmniej niektórzy, że tak powiem, w Polsce, z rządem włącznie, z premierem rządu Rzeczypospolitej włącznie, po 11 miesiącach, w absolutnie oczywistej sprawie, jaki to był samolot, mają wątpliwości. To, proszę Państwa, wystarczy odrobina zdrowego rozsądku, żeby zrozumieć tę sytuację. Potem się trzeba zastanowić, dlaczego w Polsce bardzo wiele osób po 11 miesiącach nie zna podstawowych faktów. Czy udaje, że nie zna tych faktów. Ja nie chcę tutaj interpretować, ale to są zjawiska bardzo jakby niepokojące, czy wręcz niespotykane. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było, że bardzo wiele osób nie rozumie albo udaje, że nie rozumie podstawowych faktów w tej sprawie. To nie są dyskutowane, to nie są kwestionowane, bo one są powszechnie znane. Chwila przerwy, panie Tadeuszu. Spytam się gości naszych właściwie o to samo, i Joannę, i Piotra. Oboje czytaliście książkę. Co ona, jako dziennikarze, gdybyście mogli odpowiedzieć, jako dziennikarze, co ona wnosi? Czy ona tylko porządkuje, czy coś wam ta książka dała? Zrecenzujcie ją jako pozytywnie czy negatywnie, czy to jest dobra książka, czy ona, po co ona powstała, proszę tutaj? Biorąc książkę Tadeusza Świechowicza do ręki, po raz pierwszy właściwie brałam z takim poczuciem spokoju jakąś publikację, że nie jest to książka, nie będzie to pozycja, która jest jakąś pozycją propagandową. Że nie przeczytam tam jako takiej prawdy, w którą mam uwierzyć, że piloci 4 razy podchodzili do lądowania, albo szarżowali, brawura ołańska ich zgubiła, albo że za sterami siedział pijany generał Błasik, albo jedną z wielu tych kłamstw, które już usłyszeliśmy w ciągu tych 11 miesięcy. Ta książka jest napisana bardzo dobrze, nadspodziewanie dobrze się ją czyta, jak na taki temat.
To jest, ja sama byłam zaskoczona, gdy właściwie w ciągu kilku godzin, jednego wieczoru przeczytałam ją, ponieważ jest, ta książka trzyma napięcie. Być może to jest tak, że ta historia tych 11 miesięcy jest tak, tak bogata, że ona sama przez się opisywana trzyma w napięciu czytelnika, ale jest to napisane niezwykle sprawnie. Ale to, co jest bardzo cenne, to to, że jest tutaj, dla mnie przynajmniej jako dziennikarza, uszeregowana wiedza. Tadek pokazuje w tej książce mniej więcej, co udaje się ustalić w miarę, w sposób bezsporny. Pokazuje bardzo dobrze, jak wyglądała dezinformacja i jak ona zaczynała się w Rosji i potem jak główne nasze tytuły medialne powtarzały tezy z, nie wiem, z Komersantu czy z jakiegoś tam Komsomolca. To dla mnie to jest bardzo cenne uszeregowanie, bo widzę, jak ta dezinformacja następowała i jest to zebrane w jednym miejscu i opisane bardzo ciekawie. I także to, co jest dobre w takim uszeregowaniu, to też prześledzenie również tych wszystkich fantastycznych, spiskowych teorii, które Tadeusz też przytacza za, rozumiem, za różnych forach, za różnymi forami internetowymi. I to też jest ciekawe niesłychanie, zestawienie tych dwóch rzeczywistości, rzeczywistości takiej bardzo przemyślanej, bardzo szeroko, bardzo tak rozpisanej na czynniki, rozgrywanej na bardzo różnych instrumentach dezinformacji, polityki takiego szumu informacyjnego, który się zaczął w godzinę po katastrofie, albo nawet troszkę wcześniej, z zestawieniem z kolei tego takiego czasami rozpaczliwego poszukiwania sensu tej katastrofy i co się tam właściwie zdarzyło. Poruszasz chyba sprawę i lasera, i elektromagnesu, i różnych mniej lub bardziej szalonych teorii. Ja o tej dezinformacji mówię dlatego, że to jest, myślę, jeden z największych w tej chwili problemów w tej naszej publicznej rzeczywistości, problemów, które musimy jakoś, nie wiem, przezwyciężyć, rozwiązać, umieć sobie z tym problemem poradzić, żeby rozumieć rzeczywistość, rozumieć ten świat, który nas otacza. Ja mam takie wrażenie, że jesteśmy w takim momencie, kiedy historia na nas patrzy. Ona się bynajmniej nie zatrzymała, ale jest rzucony snop światła akurat na tę porę dziejów i na nas, na dziennikarzy, na osoby publiczne w Polsce, ale też na nas wszystkich, Polaków. I to, jaką postawę zajmiemy i jak się będziemy wobec tego problemu wyjaśnienia katastrofy w Smoleńsku zachowywać, tak będziemy zapamiętani przez następców. I myślę, że to jest też niesłychanie ważne, żeby ci też następcy właśnie mogli dostać taką książkę, która opisuje to, co się działo przez te ostatnie 11 miesięcy, ale też która próbuje jakoś odpowiadać na podstawowe pytania. To jest niesłychanie ważne i ja jestem Tadeuszowi za to bardzo wdzięczna. Mówię też o tej dezinformacji rosyjskiej, dlatego że ja byłam na miejscu 10 kwietnia w Rosji, byłam w Katyniu na cmentarzu. Tam została mnie informacja o katastrofie i w 2 lub 3 godziny po tej informacji, kiedy już tam było po mszy, po jakichś krótkich wywiadach, wsiedliśmy do busa, żeby po prostu pojechać stamtąd i wracać do Polski. I kierowca miał włączone jakąś rosyjską skoczną muzykę. Poprosiliśmy, żeby wyłączył ją, że chcemy być w ciszy, na co on oczywiście natychmiast z uszanowaniem, z taką empatią powiedział, ach, oczywiście, rozumiem. Ja i zapytałam go, czy wie, co się stało, czy wie dlaczego. On mówi, tak, wasz prezydent 4 razy podchodził do lądowania, no uparł się lądować i no, zła pogoda i się rozbił. A ja mówię, skąd ty to wiesz? A on pokazuje na telewizorek zawieszony pod sufitem tego autobusu. On w 2 godziny po katastrofie już wiedział to, co my wiemy dzisiaj w te 11 miesięcy. Że była zła pogoda i że źle wyszkoleni piloci przeszarżowali. No i uparty prezydent, który koniecznie chciał tam wylądować, spowodował, że doszło do tej katastrofy. To było w 2 godziny po katastrofie.
Także dla mnie to jest niezwykle symptomatyczne i ja oprócz tego, że uważam, że historia na nas patrzy i pokazuje w tym reflektorze, to również jest to taki moment iluminacji także dla nas, jak patrzymy na coś takiego, co można nazwać chyba lobby rosyjskim w polskiej przestrzeni publicznej. Bo mam wrażenie, że niektóre tytuły, niektórzy dziennikarze, niektórzy eksperci, no jakby wrócili troszkę do takiego nastroju, takiej atmosfery Układu Warszawskiego. Ja być może przesadzam i przejaskrawiam, ale to, ilekroć włączę którąś ze stacji, zwłaszcza komercyjnych, mam takie nieodparte wrażenie, że tutaj po prostu jesteśmy znowu w epoce, która już dawno miała minąć i nagle pojawiają się niemal ci sami ludzie, a w każdym razie eksperci wywodzący się właśnie z Wojsk Układu Warszawskiego, którzy tłumaczą nam, że pilot się zawiesił, tak? Pilot się zawiesił i dlatego się rozbili. Albo że miał słabą konstrukcję psychiczną. To są rzeczy straszne, zważywszy, że dotykają bardzo nie tylko pamięci tych ludzi, tych pilotów, ale też ich rodzin. I jak pracujemy z Marią Dłużewską nad filmem Mgła i teraz mamy rzeczywiście zamiar stworzyć jakąś kolejną część i rozmawiamy z niektórymi z członków rodzin, to widzimy, jak oni cierpią podwójnie, jak są dotknięci podwójnie przez los. Najpierw przez tą tragedię, a potem przez niezwykłe, zupełnie dla mnie nie mieszczące się w głowie okrucieństwo. Myślę tutaj o rodzinie Arkadiusza Protasiuka, myślę tu o rodzinie generała Błasika, myślę też o Marcie Kaczyńskiej. Jest kilka przynajmniej osób, które są po prostu rozwałkowywane na miazgę. I tak jakbyśmy w ogóle nie byli w jakiejś cywilizacji judeochrześcijańskiej. To są zaskakujące dla mnie sprawy i ten reflektor pokazuje także to, także bezwzględne okrucieństwo. Piotr Śmiłowicz. Witam, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie, bo rozumiem, że zostałem troszkę zaproszony w charakterze takiego kontrapunktu wobec tego, co prezentuje pan Tadeusz i Joasia. Także uważam, że takie dyskusje mają sens właśnie wtedy, kiedy jest jakaś wymiana myśli. Także jeszcze raz dziękuję. Więc może zacznę od tego, że oczywiście książkę pana Tadeusza przeczytałem, uważam ją za bardzo ciekawą, a właściwie myślę, że mogę powiedzieć, że bardzo się pozytywnie rozczarowałem. Kiedy zobaczyłem kiedyś tą książkę na okładce, mówię, o jest, pomyślałem sobie. Bo pamiętam, że 29 maja zeszłego roku spotkaliśmy się z panem Tadeuszem na imprezie prywatnej, zresztą właśnie w Iwasi. I pan Tadeusz był wtedy pewien hipotezy, że za katastrofą smoleńską stoją Rosjanie, że oni ją spowodowali. W ogóle nie ma żadnej dyskusji, jest to stuprocentowo pewne i udowodnione. I że ja się trochę zdenerwowałem, w każdym razie doszło do drobnego spięcia między nami. No ale w każdym razie przeczytałem tą książkę i stwierdziłem, że no, te relacje są jednak troszkę wyważone, że one są bardziej złożone. Ja nie zgadzam się z tym, co pan mówi, bo to absolutnie jest sprzeczne z moimi poglądami. Dobrze, no to i było zawsze. Ja tak to odebrałem, oczywiście może pan miał inną intencję. To nieważne. W każdym razie pozytywnie się rozczarowałem, bo książka rzeczywiście zawiera wiele wątków, wiele hipotez stawia, niczego nie przesądza. I to jest oczywiście optymistyczne. Zbiera różne rzeczy, także nieobecne w innych dostępnych pozycjach na ten temat. Na przykład przedstawia kontekst stosunków polsko-rosyjskich, czy zachowania polskiego rządu, wytyka błędy polskiemu rządowi w tym procesie wyjaśnienia katastrofy, moim zdaniem w jakimś sensie słusznie. Natomiast moim zdaniem, jeśli chodzi o meritum, rozumiem, że po to została napisana, czyli wyjaśnienie katastrofy, mam wrażenie, że autor troszkę unika takich stawiania jednoznacznych tez, to znaczy celowo, mam wrażenie, w niektórych miejscach rozpuszcza taką mgłę, właśnie w cudzysłowie, aby zasugerować, że pewne fakty mogą mieć miejsce, czy pewne hipotezy mogą być prawdziwe, chociaż dzisiaj wiadomo, że one są raczej nieprawdziwe, czy prawie na pewno nieprawdziwe i że przebieg katastrofy, wbrew temu, co pan Tadeusz przed chwilą powiedział, że o jej przebiegu wiemy dużo więcej niż na początku, wiemy prawie wszystko, jakby nie, pewne rzeczy nie podobają możliwości.
I oczywiście są jakieś jeszcze, jest margines niepewności co do pewnych spraw, ale stosując jakąś taką naukową zasadę falsyfikacji i taki klucz podchodzenia do pewnych zdarzeń, to jest prawdopodobne, a co nie, no możemy jakąś bardzo mocną hipotezę postawić i ta hipoteza niestety tak mocno nie pada w tej książce, chociaż to się, te informacje się wszystkie pojawiają. Znaczy hipoteza, na przykład pan słusznie powiedział, że jest to ze samolot nie lądował. Oczywiście nie lądował, to jest oczywiste. Myślę, że nikt w tej chwili poważny nie snuje, nie na początku, czy Mach nawet w swoim raporcie to formułował. Ale odkąd nasza komisja odkryła, że kapitan Protasiuk mówi odchodzimy, drugi pilot potwierdza odchodzimy, że oni po prostu na 100 metrach postanowili odejść, to już wiemy dzisiaj, że nie lądował. Paradoksalnie dzisiaj mi się wydaje, że gdyby właśnie lądowali, to mogłoby do katastrofy nie dojść, a ponieważ nie lądowali, to do tej katastrofy doszło. I że powodem tego, że do tej katastrofy doszło, to jest oczywiście hipoteza, powiedzmy na 90% pewna dzisiaj, jest to, że kapitan Protasiuk nacisnął przycisk odejścia w automacie, podczas gdy no, ten przycisk na lotnisku bez ILS-u nie mógł zadziałać. Więc samolot zaczął spadać. Potem jak się zorientował, że to nie zadziałało, ręcznie podawał samolot, za pomocą zerwał autopilota, zerwał automat ciągu, ale oczywiście było już za późno, było już za nisko i tak dalej. Zawadziło brzozę. Pan tego nie formułuje tak mocno. Wspomina pan, że lecieli na autopilocie, oczywiście długo, że to był trochę pewien rodzaj błąd, że do końca lecieli na autopilocie. Ale nie wspomina pan, nie cytuje pan słynnych słów kapitana Protasiuka z 8.32. Podejdziemy na 100 metrów, a w razie niepowodzenia odejść, podchodzimy w automacie, to jest po prostu kluczowe. Także nie cytuje pan, nie przedstawia pan tego w ten sposób, natomiast słuje pan wiele różnych hipotez, takich właśnie, a może nie wiadomo, może był jakiś samolot inny już 76, który tamten się rozpylił, może mgłę sztuczną, a może dlatego to się stało. I jakby te wszystkie hipotezy pan stawia równoważnie i to jest jakby mój. Właśnie Rosjanie byli zainteresowani, bo Kaczyński w Gruzji, prawda, że nie lubił Rosjan, że Putin go nienawidził, chciał się nad nim zemścić, więc mogli mieć powody do zamachu, że potem były różne takie okoliczności, są stosunki polsko-rosyjskie złe, Polska z NATO, no, te wszystkie czynniki oczywiście są ważne, ale tym stanem wiedzy, jaki mamy na temat dzisiejszej, na temat przebiegu tej katastrofy, no nie mają większego znaczenia tak naprawdę, bo przebieg katastrofy znamy. Co do dezinformacji. Co do dezinformacji, oczywiście bardzo dobrze, że pan przedstawia różne hipotezy, które są formułowane i dezinformacje. Dezinformacja oczywiście była, to jest oczywiste. To się przytoczyła o tym Rosjanie i o tych czterech podejściach, to prawdopodobnie brało się stąd, że tam właśnie ten 76 dwa razy podchodził jak 40 i prezydencki samolot i ludzie, którzy tam się kręcili po tym Smoleńsku, wiedzieli, że ciągle coś latało, więc stwierdzili, że albo że cztery podejścia, albo że zrozumieli, że cztery okrążenia, które zrobił tu, to są cztery podejścia. No nieważne. Mechanizm tych dezinformacji, wiadomo, czasem są one formułowane celowo, ale czasem po prostu biorą się, jesteśmy dziennikarzami, wiemy z tego, że dziennikarze coś muszą powiedzieć, ludziom coś przekazać, nie wiedzą, więc sobie dorabiają pewne fakty. I to się bierze, to jest oczywiste, szczególnie na początku, tuż po takiej katastrofie. Natomiast później, no oczywiście dezinformacja też była, błędy były, ale ja wcale bym nie formułował tego tak, że błędy były przede wszystkim po tej stronie tak zwanej, jak on to powiedział, największego dziennika, nie wiem, nie odcytuję. Ja na przykład uważam, że głównym źródłem tej informacji był zespół pana Antoniego Macierewicza, a także Gazeta Polska i nasz dziennik. To były trzy główne tytuły, które były źródłem. Może już autorowi dajmy głos. Czy ja to jest promocja autora? Państwa, jeszcze miesiąc temu formułował na konferencji prasowej taką hipotezę, otóż, że samolot nie mógł się przekręcić na plecy. To jest oczywiście faktem ponad czerwą do obliczenia. Ale to nie jest przyczyna katastrofy. Że, ponieważ na zdjęciu satelitarnym są dwa ślady, które, no więc prawdopodobnie musiał zalić kołami, więc się nie obrócił na plecy. On to z tą powagą prezentował i takie tego rodzaju hipotezy na każdej konferencji na takim poziomie wiarygodności prezentował. Gazeta Polska prezentowała na przykład hipotezę, że
że radio, że samolot nie mógł lecieć po drugiej radiolatarni, ponieważ zgodnie z trajektorią lotu, jak leciał do miejsca, w którym spadł, nie mógł obok tej radiolatarni przelecieć, bo ona jest zupełnie gdzie indziej. A cała hipoteza oparła się na tym, że radiolatarnia została na zdjęciu satelitarnym zaznaczona zupełnie w innym miejscu niż w rzeczywistości. Jest tego rodzaju informacja. Albo nasz dziennik prezentował słynną hipotezę o tym, że samolot prawdopodobnie został spadł dlatego, że Ił-76, który odlądował wcześniej, coś zrobił jakieś zakłócenia i to spowodowało upadek, prawda? Takich informacji było bardzo dużo i oczywiście wszystkie media taką dezinformację formułowały. Ja tutaj nie chcę tego szczególnie wyróżniać, ale powiedziałem tylko dlatego, że pan Tadeusz jakby wagę na drugą stronę przełożył. Ja oczywiście nie chcę się wypowiadać jako ekspert rozmówczy w tej sprawie. Proszę Państwa, bo nie jestem, ale wiele godzin spędziłem na naprawdę wiele dziesiątek godzin na badaniu tej katastrofy, dlatego mam wrażenie, mam możliwość też powiedzieć. Dziękuję. Ja bym dobrać Tadeusza. Piotra, proszę nie uniemożliwiać mu wypowiedzi bardzo, bo on ma prawo do swoich przemyśleń. Rzeczywiście codziennie pisze albo czyta o Smoleńsku i ja się nieraz z nim już wiele godzin kłóciłam, znam jego stanowisko, ale szanujmy. Natomiast Piotrze, a propos tej dezinformacji, zapomniałeś na przykład o okładce takiego jednego tygodnika, który zresztą należy do rosyjskiego kapitału, na której generał Błasik siedział za sterami tego Tupolewa. I może lepiej może na takie coś zwracać uwagę niż na różne mniej lub bardziej trafione hipotezy tych akurat dzienników i tych akurat dziennikarzy, którzy próbują dociekać prawdy i wyjaśnić, jak było, bo skrytykowałeś między innymi nasz dziennik, a nasz dziennik od wielu miesięcy drukuje bardzo dużo rzetelnych materiałów. Panie Tadeuszu, właśnie tak reasumując tutaj wypowiedzi naszych gości, czy pan, przychodzi mi do głowy takie pytanie, czy pan zajmując się tym od wielu miesięcy, czy pan ma swoją koncepcję, ale pan nie chciał jej wyłożyć wprost w tej książce? Czy pan, czy obraz, który przedstawił pan w książce jest tak, jak pan myśli? Może zbyt skomplikowane pytanie. Tutaj pewnym zarzutem Piotra było to, że pan że Piotrowi na przykład brakowało tego, żeby się pan opowiedział na przykład, tak, za jakąś koncepcją. Czy pan taką koncepcję ma, czy pan jej nie? Czy możemy prosić autora troszeczkę do światła, przesunięcie się? Nie. Jak zamienicie się w ogóle... Bo jest w cieniu całkowicie. Super. O tak będzie najlepiej. Dziękujemy. Bo on jest gwiazdą. Ja chcę powiedzieć, że... Jeżeli Państwo weźmiecie tą książkę do ręki i przeczytacie ją, to według mnie przy głębszym przemyśleniu sobie tych treści, które są w niej zawarte, Państwo odczytacie jakby przebieg, nie tylko fakty, ale też co z tych faktów może wynikać. Natomiast nie jest możliwe, nie jest nawet wskazane moim zdaniem, żeby na początku wielkiego procesu historycznego, jakim jest wyjaśnianie tej katastrofy, bo potrwa to wiele lat i reperkusje tego będą globalne, żeby dzisiaj ex cathedra formułować pewne poglądy, nie mając przecież dokumentów, nie mając przecież dowodów. Przecież ogromna część całego tego wyjaśniania sprawy została zmonopolizowana w Rosji i ona już przez wiele miesięcy będą, podstawowe dowody będą w tejże Rosji. Nawet taka komisja Millera złożona z 34 fachowców nie ma podstawowych dokumentów i dowodów w tej sprawie. A te, które ma, traktuje w sposób zupełnie kuriozalny, bo przecież komisja Millera od początku, od kwietnia, od 11, od 10 miesięcy posiada podstawowe dokumenty, które ukrywa. Ukrywa przez społeczeństwem polskim, przed nami. Tak? To jest sytuacja jakaś zupełnie kuriozalna, kiedy deklaruje się z jednej strony otwartość, jawność i potrzebę wyjaśnienia pełnej prawdy, a z drugiej strony posiadając poważne, twarde dowody, równocześnie te dowody się tali.
jest jakaś kompletna wręcz schizofrenia w tej postawie. Ale o których, panie o których dokumentach pan mówi? Na przykład od kwietnia 2010 roku w Polsce znajduje się tak zwany QAR, czyli ten Quick Access Recorder, czyli rekorder szybkiego dostępu z Tupolewa. Ten rekorder zawiera więcej danych niż czarna skrzynka dotycząca parametrów lotu. Tam znajdują się 64 parametry plus jeszcze dodatkowe. Jest on o generację nowocześniejszy od czarnej skrzynki rejestrującej parametry lotu. Jest on częściej są dokonywane odczyty. Jeszcze jest jedna zaleta tego QAR-a, mianowicie, że błyskawicznie można dokonać analizy jego wyników. Inaczej mówiąc, to on był nieprzeznaczony do celów katastroficznych, tylko do eksploatacyjnych. To znaczy chodziło o to, że samolot obok czarnej skrzynki, gdzie były rejestrowane parametry lotu, posiadał też taki techniczny rejestrator, który rejestrował wszystkie jego parametry po to, żeby obsługa techniczna mogła błyskawicznie wykryć ewentualne błędy pilota na przykład, albo błędy techniczne maszyny i w ciągu kilku minut ustalić, że coś nie jest tak. Na przykład samolot ląduje, ma za chwilę startować, technicy biorą błyskawicznie ten QAR, sprawdzają go na komputerze, wykrywają, że na przykład coś tam nie działa, śrubka się odkręciła, momentalnie to naprawiają. Po to był przygotowany ten cały rejestrator. Ten rejestrator Rosjanie przekazali do Polski w połowie kwietnia. Dokładnej daty nie znam, co jest fenomenem, że w ogóle to jest utajnione. Przekazali go do Polski. W Polsce został odczytany, a następnie według tego, co ja słyszałem, został zwrócony Rosjanom. I to jest paradoks, że jeżeli tego typu dokumenty były w Polsce i jeżeli było tak, że te dane odczytane przez polskich ekspertów zostały bez interpretacji, bez czytania ich przez Polaków oddane Rosjanom, to świadczyło o kompletnym jakimś zaniku jakiegoś instynktu państwowego czy narodowego. Jeżeli te dane były, a myślę, że były i są, w posiadaniu komisji Millera od kwietnia, to dlaczego nie zostały one opublikowane? Tak naprawdę. To jest przykład tych dokumentów. Były tak samo przecież rozmowy kontrolerów lotu z Siewiernego od kwietnia 2010 roku w posiadaniu. Cała masa innych dokumentów, twardych, żelaznych dokumentów była w Polsce od 10 miesięcy. I były one utajniane nie przez Rosjan, tylko przez Polaków. Tutaj, od razu, panie Tadeuszu, jak już zrobiliśmy tutaj taką, znaczy zrobiła się taka sytuacja, że mamy pana adwersarza. Piotrze, czy mógłbyś od razu skomentować, powiedziałbym tutaj, ten fragment? Po pierwsze, czy według twojego stanu wiedzy tak jest, jak mówi pan Tadeusz? A po drugie, co sądzisz o tym, dlaczego rząd do dzisiejszego dnia rzeczywiście to trzyma pod podłogą? Tak, to znaczy zgadzam się, że rzeczywiście tak było. Znaczy, to jest w ogóle bardzo optymistyczny sygnał, ponieważ jak wiadomo, wszystkie oryginalne czarne skrzynki zostały w Rosji. Tam były badane, myśmy tylko sobie przekopiowali. Znaczy, to nie jest czarna skrzynka, ale pełni podobną funkcję. To od razu zostało sprowadzone do Polski, więc jakby mamy stosunkowo wiarygodne źródło prawdziwej wiedzy, prawda, czy coś się w samolocie stało, czy nie. I to jest mi optymistyczne z naszego polskiego punktu widzenia. Ja myślę, że oczywiście to nie zostało ujawnione z powodów pewnie procesowych. Zapewne zostanie to ujawnione razem z zawartość tego, czy to, co z tego wynika, razem z raportem komisji Millera. Natomiast wydaje mi się, że gdyby tam było coś przełomowego, typu na przykład wykryta jakaś awaria samolotu, którą jak wiadomo nikt nie potwierdził, ani MAK, ani nasza komisja do tej pory, że była jakakolwiek awaria, że silnik przestał działać albo cokolwiek, jak snują się, snute to są takie hipotezy niekiedy. Jeżeli byłaby taka awaria wykryta, to pewnie by to jakiś przeciek nastąpił i to by dotarło do opinii publicznej. Natomiast ponieważ pewnie nic nie wykryto, więc też nie ma jakby powodu, żeby to w tej chwili ujawniać, ale ja oczywiście mam nadzieję, źle się stało, że to nie jest znane, ale mam nadzieję, że to zostanie ujawnione razem z, tak jak powiedziałem, z raportem komisji Millera. Ja mogę odrębnić, bo tu jest taki paradoks, mianowicie te dokumenty, te dowody, które znajdują się w Polsce od kwietnia 2010 roku, one mają absolutnie przełomowy charakter do tego śledztwa. Na przykład rozmowy kontrolerów ze Smoleńska, one kompletnie przeczą tej całej teorii, która była przez wiele miesięcy forsowana przez media o wyłącznej winie pilotów i tak dalej, i tak dalej. Jakby rekonstrukcja wydarzeń w ogóle w świetle na przykład rozmów kontrolerów lotu ze Smoleńska jest zupełnie inna. I co więcej, te rozmowy jednoznacznie dowodzą braku elementarnej kompetencji. Ale one zostały ujawnione, panie
Bidenów. W tej chwili zostały Tylko, jak Rosjanie ujawnili, stenogramy ujawnili Rosjanie, natomiast Polacy tylko przy okazji tej konferencji słynnej zespołu Millera, kiedy tam kilka zdań się z tej korespondencji, z tych rozmów w wieży, nie wieży, tylko w punkcie dowodzenia na lotnisku znalazła. Ale dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ od kwietnia 2010 roku eksperci polscy, rząd, cała masa ludzi, tak naprawdę to jest, podejrzewam, przynajmniej dziesiątki osób w Polsce wie o tym, że kontrolerzy wprowadzali w błąd wszystkie komunikaty przekazane Tupolewowi na ścieżce podejścia były błędne. W każdym parametrze, to znaczy była błędna odległość, błędna wysokość, błędny kurs w ogóle tego samolotu. I to co więcej, te błędy były znacznie większe niż dopuszczalność błędu, dopuszczalny błąd dla urządzeń. Dwa razy albo trzy razy większy niż dopuszczalny błąd dla dziadowskich urządzeń, które były na tym lotnisku. Jeżeli dopuszczalny błąd wynosił 50 metrów, na przykład wysokości czy odchyleniu od kursu, a odchylenie wynosiło 150 i kontroler mówi na ścieżce i na kursie, jeszcze w odległość podaje z różnicą kilkuset metrów, to świadczy o tym, że albo był ślepy, albo było coś z nim nie w porządku. I te wszystkie dane od kwietnia 2010 roku były znane Polskiej Komisji. Było znane coś więcej, a mianowicie, że cały przebieg przyjmowania tych samolotów na lotnisku Siewiernym odbył się w sposób zupełnie niestandardowy. To znaczy, cały styl rozmów, jaki był tam, odbywał się między osobami, abstrahując od tego, że tam były osoby w ogóle nieuprawnione do tego, żeby tam przebywać, ale styl rozmów, język, jaki oni używali, komendy, które były wydawane, informacje przekazywane do samolotu, były po prostu fałszywe. Przekazywano w tym samym czasie dwóm różnym samolotom różne informacje dotyczące pogody, widoczności. Używano języka, przecież to byli Rosjanie, którzy mówili po rosyjsku i odczytywali te rozmowy w ciszy, no bo to jest cichy punkt, to jest zwykły pawilon, tak, stojący w cichym miejscu na wsi, bo koło pasa, na którym nic się nie dzieje. I te rozmowy w tym cichym pawilonie w 20-30% są nieodcyfrowane przez ekspertów rosyjskich. To co to znaczy? To oznacza mniej więcej tyle, że ludzie, kontrolerzy lotu bełkotali w taki sposób, że eksperci rosyjscy nie są w stanie ich odczytać. W jaki sposób na przykład załogi samolotów polskich mogły rozumieć tych ludzi? Jeżeli nawet eksperci od fonoskopii rosyjscy nie są w stanie ich dzisiaj odczytać po miesiącach badań. Prawda? Już nie mówiąc o tym, jeszcze raz mówię, że całość tego nagrania świadczy jednoznacznie, że nie jest możliwe, aby winę w całości ponosili polscy piloci. Z tych na przykład nagrań wynika jednoznacznie, że kontrolerzy posiadali ogromną wiedzę na temat pogody. Otrzymywali komunikaty z trzech różnych źródeł na podstawie pomiarów przyrządowych i nie przekazali żadnego z tych komunikatów do załogi. Jedyny komunikat, jaki przekazali 17 minut przed katastrofą, był fałszywy, to znaczy sprzeczny z komunikatami, które otrzymywali od własnych meteorologów. To zeznał potem oczywiście Ryżenko na pierwszym przesłuchaniu, że, czy Ryżenko, czy Plusnin, że oni zaniżyli widoczność, żeby odpędzić samolot polski. Ale mieli według meteorologów 800 metrów widoczności, podawali 400. Prawda? I tego typu sprzeczności, jak Państwo, nie wiem, czytali te stenogramy, to wiecie, że tam najczęściej padającymi słowami to są przekleństwa i to bardzo brutalne. Ja rozumiem, że kontrolerzy i wojskowi mogą mówić rynsztatowym językiem, bo to jest normalne, prawda? W każdej zawodzie jest pewna jakby slang zawodowy, ale ci ludzie doskonale wiedzieli, że chwila jest wyjątkowa, że sytuacja jest ekstremalna, że są nagrywani na wiele magnetofonów i równocześnie połowa słów, jakie mówili, to są przekleństwa.